Oskarżony o korupcję były szef podkarpackiej Platformy Obywatelskiej przed sądem. Silny wiatr i śnieg paraliżują ruch na podkarpackich drogach. Uniknij kłopotów. Od dziś możliwe wsteczne ubezpieczenie zdrowotne. Ilona Małek, witam w czwartek 12 stycznia i zapraszam na aktualności. W Nowym Sączu rozpoczął się proces Zbigniewa R., byłego wiceministra infrastruktury i byłego szefa podkarpackiej Platformy Obywatelskiej. Prokurator oskarża go, że powoływał się na wpływy w różnych instytucjach, a w zamian za łapówki obiecywał załatwienie spraw, o które prosił go leżajski biznesmen. On także zasiadł dziś na ławie oskarżonych. Chodziło m.in. o załatwienie córce przedsiębiorcy nominacji sędziowskiej, a spółce paliwowej, której był prezesem, kredytu w wysokości 70 milionów złotych. Zbigniew R. zapewnia, że jest niewinny. W procesie dotyczącym jednego z wątków afery podkarpackiej były wiceminister infrastruktury i były szef podkarpackiej Platformy Obywatelskiej odpowiada z wolnej stopy. Dziś po wielu miesiącach milczenia w końcu zabrał głos. Nie można jednak pokazać jego twarzy. Ja tylko tyle mogę powiedzieć, że do tej pory nie miałem prawa wypowiedzi, wiesz, liczę na to, że sąd mnie wysłucha i uważam, że jestem niewinny i tyle. Tyle mam do powiedzenia, nic więcej. Innego zdania są śledczy. W odczytanym dziś akcie oskarżenia prokurator twierdzi, że Zbigniew R. powoływał się na wpływy w różnych instytucjach. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa i Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Miał podjąć się pośrednictwa w załatwieniu kilku spraw, z którymi zwrócił się do niego Marian D., leżański biznesman z branży paliwowej. Podjął się również załatwienia, która ukończyła aplikację sądową i we wrześniu 2008 roku zdała egzamin sędziowski, delegacji do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz nominacji na urząd sędziego. Poprzez powoływał się na wpływy i utwierdzanie Mariana w przekonaniu o posiadaniu takich wpływów u Marka Biernackiego, ministra sprawiedliwości i członka Krajowej Rady Sądownictwa. Były szef podkarpackiej Platformy miał też pośredniczyć w załatwieniu korzystnej dla spółki zamiany nieruchomości z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, a także 70-milionowego kredytu. O załatwienie tych spraw zabiegał Marian D., który dziś również zasiadł na ławie oskarżonych. Zdaniem śledczych to właśnie on odgrywa w aferze podkarpackiej główną rolę. Na nim też ciąży najwięcej, bo aż 12 zarzutów. Wręczył Zbigniewowi osobiście, bo za pośrednictwem innych osób działających na jego polecenie korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w gotówce w kwotach od 10 do 15 tysięcy złotych przekazywanych systematycznie co miesiąc w okresie od co najmniej połowy 2011 roku do połowy 2012 roku w łącznej wysokości nie mniejszej niż 120 tysięcy złotych, alkoholu o łącznej wartości nie mniejszej niż 3478 zł 20 groszy. Przedsiębiorca miał też korumpować byłego prokuratora okręgowego w Rzeszowie Zbigniewa N. oraz byłą szefową rzeszowskiej apelacji Annę H. Obydwoje przebywają w tymczasowym areszcie. Annie H. przedsiębiorca miał dać 170 tysięcy złotych w formie bezzwrotnej pożyczki w zamian za przychylność i korzystne załatwienie spraw w prokuraturze. Na polecenie prezesa leżańskiej firmy jego zastępca Paweł K., także jeden z oskarżonych, miał spróbować wręczyć byłej prokurator łapówkę. Zawiózł kopercie do jej domu w miejscowości, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę przyjęcia pieniędzy przez Annę. Sprawa Zbigniewa R. to jeden z wątków afery podkarpackiej. W innym, dotyczącym byłego proboszcza Katedry Polowej Wojska Polskiego i byłego dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, proces już się zakończył. Wyrok zostanie ogłoszony 18 stycznia. Innym podejrzanym w aferze jest Jan Bury, któremu prokuratura zarzuca przyjmowanie łapówek, powoływanie się na wpływy i nakłanianie urzędników do działania niezgodnego z prawem. W jego sprawie wciąż toczy się śledztwo.
Tyle doniesień sądu, a teraz atak zimy na Podkarpaciu. Jest kolejna ofiara mrozów. To 84-letnia mieszkanka Nowej Wsi w powiecie strzeżowskim. To już 8 osoba, która zmarła z powodu wychłodzenia. Z bardzo trudnymi warunkami na drogach musieli się dziś zmierzyć także kierowcy. Najgorzej jest na południu regionu. Na kilku odcinkach dróg wojewódzkich z powodu zasp ruch odbywa się dziś jednym pasem. Nieprzejezdnych jest też kilka odcinków dróg powiatowych. Najtrudniejsze warunki były dziś na drodze wojewódzkiej z Dukli do Gorlic. Silny wiatr nawiewał ogromne zaspy, które zwężyły drogę do jednego pasa. Drogowcy z trudem utrzymywali jego przejezdność. Jedynie pługiem wirnikowym, ale teraz coś, jakąś awarię mają w województwie, tutaj w Jaśle pługa i dopiero ze Strzyżowa muszą próg sprowadzić. Wie pan. A jak jest teraz sytuacja? No ja jeden pas staram się utrzymać, żeby była przejezdna droga. I tak będzie, aż przestanie wiać. Rano nieprzejezdna była droga z Dukli do Lubatowej przez Jasionkę. Przed południem sytuacja się poprawiła, ale z godziny na godzinę tworzą się nowe zaspy. Trudne warunki są też na drodze krajowej nr 28 oraz na trasie wojewódzkiej z Rymanowa do Bukowska i Szczawnego. Bezpiecznie można ją było dziś pokonać tylko jadąc za pługiem. Chwilę później znów była zasypana śniegiem. Od zapory od Siniawy do Bukowska koniec. Na ten śnieg, na te opady śniegu, co teraz są tam i ten wiatr, nie ma szans. Bo rano to, co było, to nie przyjechali. Wrócili się, od pasy już się wrócili. Kierowcy zawracali też z dróg powiatowych. Na trasie z Rogów do Iwonicza w zaspach utknęło kilka samochodów. No bardzo ciężko. Nie idzie przyjechać miejscami na drogę, są takie zaspy, że jest bardzo ciężko. Nie ma tragedii. No, jeden będzie narzekał, drugi nie. No, różnie ludzie przyjmują takie warunki, prawda? W ciągu dnia poprawiła się sytuacja na krajowej dziewiątce, także po słowackiej stronie. Z powodu silnych opadów śniegu nasi sąsiedzi na godzinę zamknęli dziś ruch z Barwinka do słowackiego Świdnika. Niewiele lepiej było też dziś w innych częściach Podkarpacia. W Żarnowej, w powiecie strzyżowskim, kierowcy przez cały dzień mieli problem z przejazdem, bo drogę blokowały tiry. Nie pomagały nawet łańcuchy na kołach. Ślisko i niebezpiecznie było też w miastach, m.in. w Rzeszowie. Ze śniegiem i silnym wiatrem zmagali się i kierowcy, i piesi. Góra Żarnowska w okolicach Strzyżowa dla wielu kierowców była dziś przeszkodą nie do pokonania. Przez kilka godzin drogę blokowały tiry. Ruchem kierowała policja. Tam od góry puściłeś, tak? Od dołu puściłeś, tak? Kierowcy nie kryli oburzenia, bo przez kilka godzin musieli czekać na pojawienie się pługopiaskarek. Ja nie wiem, jak to dalej będzie. Druga górka jest przejezdna, też była zablokowana przed Strzyżowem, a ta górka, tej nie ma kto odblokować. Nikt nie sypie ani co. Także bardzo ciężkie. No i przeszło 2,5 godziny już stoję. Nie pomagały ani zimowe opony, ani łańcuchy na kołach. Miałem z Ukrainy ładunek do zakładów meblowych w Strzyżowie i rano dojechałem, rozładowałem, chcę do domu dojechać. No i niestety, opony mam zimowe i opony te zimowe nie wystarczają. No. A jadę też z Rumunii i mam ręce przemrożone, palce przemrożone od łańcuchów. No łańcuchy, połowę łańcuchów mam pourywanych. Dla kierowców samochodów osobowych oznaczało to jedno – kilka godzin w korkach. To pogoda na narty, a nie na jazdę, mówili, bo na nieodśnieżonych ulicach łatwo było wpaść w poślizg. Ślisko i śniegu dużo jest. Jak pan myśli, jak długo pan będzie stał w tej kolejce? No ja wiem, ile to godzina, dwie. Ślisko było dziś także w Rzeszowie. Na chodnikach... Trzeba uważać, żeby nogi nie złamać. Ale też na drogach, i to nawet w samym centrum miasta. Żeby tylko było trochę odświeżone, to by było lepiej, bo przed tym, żeśmy jechali za pługiem, to było w porządku. A no tutaj to już widać. Pogoda i warunki na drogach zmieniają się z godziny na godzinę. Aktualne informacje o tym, na których drogach w regionie są utrudnienia, można znaleźć na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. O sytuacji na drogach lokalnych najlepiej dowiedzieć się dzwoniąc do powiatowych lub gminnych zarządów dróg. Zimową sytuację od rana sprawdza dla Państwa Adam Bienias. Witaj. Powiedz, witam. Jakie są prognozy na najbliższe godziny?
Jak widać, w Rzeszowie cały czas sypie śnieg i niestety te prognozy pogody nie są zbyt optymistyczne, a to dlatego, że ten śnieg ma sypać przez całą noc i to w zasadzie w całym regionie. Najwięcej śniegu ma spaść na południu regionu, a więc w okolicach Krosna, Sanoka oraz w Bieszczadach. Do tego dochodzi jeszcze silny wiatr, lokalnie w porywach do 45 km na godzinę, a to może powodować lokalnie zamiecie i zawieje śnieżne. Taka sytuacja na Podkarpaciu może potrwać do niedzieli, właśnie w sobotę i w niedzielę pochmurno, opady deszczu ze śniegiem, zatem na drogach będzie ślisko. W poniedziałek więcej słońca, ale wciąż będzie pruszyć. Dziś przez cały dzień odbieraliśmy od Państwa wiele sygnałów dotyczących tego, jak wygląda sytuacja na drogach. Oto jeden z przykładów. Ten film nadesłał nam mieszkaniec Jasionki w gminie Dukla. I takie obrazki, proszę Państwa, mogą powtarzać się również w tych najbliższych dniach. Oczywiście widzimy teraz śnieżne zaspy. Tutaj chyba moment na bardzo ważny apel. Jeżeli w tych najbliższych godzinach i w tych najbliższych dniach nie musimy decydować się na dalekie podróże, to warto z nich zrezygnować. A jeśli już musimy wybrać się w daleką podróż, to nie zapominajmy o pełnym baku, o ciepłym kocu, o termosie z ciepłym napojem oraz o czymś do jedzenia, bo jak widzieliśmy, słyszeliśmy w materiale, w tych korkach możemy spędzić nawet kilka godzin. O tym, co jeszcze czeka nas w prognozie pogody, tuż po aktualnościach zapraszam. Rzeszów czy Przemyśl? Wciąż nie ma ostatecznej decyzji, gdzie będzie siedziba Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego. Ma on powstać w wyniku utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Wstępne rozporządzenie wskazuje na Przemyśl. W Rzeszowie ma być natomiast siedziba Izby Administracji Skarbowej. Ustawa, która wprowadza reformę, powołuje też Krajową Szkołę Skarbowości. Jej lokalizacja także wywołuje gorące dyskusje. Bliskość granicy to według prezydenta Przemyśla jeden z najważniejszych argumentów za tym, by siedziba Urzędu Celno-Skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości, szkolącej m.in. celników, była w Przemyślu. Jego zdaniem może w tym pomóc baza Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Są wolne i sale dydaktyczne, i pomoce, i laboratoria. Tak więc ta szkoła obok instytucji celno-skarbowej to są bardzo ważne dwa podmioty, o które także no, ubiegaliśmy się. Jeżeli takie decyzje zapadną, przyjmiemy je z wielką radością. Zdaniem władz miasta i szkoła i siedziba Urzędu Celno-Skarbowego to szansa dla miasta, które utraciło rangę wojewódzkiego. O to, by Przemyśl zyskał na utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej, zabiega poseł Andrzej Matusiewicz. Takie starania też czynimy, żeby powstała tutaj Krajowa Szkoła Skarbowości. Jest taki kierunek na Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej Administracja Celna, ale o to zabiegają też i inne miasta, na przykład Otwock. Przemyska uczelnia, której zaplecze mogłoby być wykorzystane dla potrzeb nowej szkoły, ma doświadczenie i kadry, wylicza jej prorektor i od wielu lat współpracuje z Izbą Celną. Od 2009 roku wypuściliśmy już ponad 130 absolwentów socjologii, którzy znajdują zatrudnienie w agencjach celnych, oddziałach, no i w Izbie Celnej. Są to celnicy bardzo dobrze przygotowani do swojej roli zawodowej, a więc my kształcimy praktycznie tych właśnie celników tutaj dla naszego województwa. Realizujemy w ramach zawartego porozumienia wiele projektów, między innymi zamawiane prace magisterskie. Nasi funkcjonariusze celni zasilają kadrę dydaktyczną, naukową Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Myślimy, że to jest najlepszy pomysł. Na decyzje dotyczące siedziby Krajowej Administracji Skarbowej czeka też Rzeszów. Na kolejnych konferencjach i w liście do premier Beaty Szydło prezydent miasta przekonuje, że umieszczenie Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu nie będzie służyło rozwojowi Podkarpacia, ani, co powinno być najistotniejsze, ułatwieniu życia przedsiębiorcom. To, co piszą związki zawodowe, a rzeczywiście tu jest bardzo szczegółowy opis, żeby to tak zostało, jak sobie życzą związki. Prezydent Rzeszowa powołuje się na list Związkowców Solidarności Urzędu Kontroli Skarbowej do wojewody, w którym proszą o zmianę rozporządzenia i lokalizację urzędu w Rzeszowie. Takie rozwiązanie poparła Rada Miasta Mielca, a interpelację w tej sprawie wystosowała posłanka Krystyna Skowrońska. Nieoficjalnie wiadomo, że w przyszłym tygodniu, zanim zapadną ostateczne decyzje, Podkarpacie ma odwiedzić Marian Banaś, szef nowo utworzonej Krajowej Administracji Skarbowej. Jak każdy czwartek o tej porze, czas na interwencję. W studiu jest już Karolina Wiknie-Zgoda. Witaj.
Powiedz, kto tym razem poprosił Cię o pomoc. Witaj, Ilono. Dobry wieczór Państwu. Tym razem o pomoc poprosili nas mieszkańcy Korczowej, którzy skarżą się na długie kolejki tirów czekających na dojazd do przejścia granicznego. Mieszkańcy nie rozumieją, dlaczego według nowego rozporządzenia samochody ciężarowe z autostrady muszą zjeżdżać na drogę krajową, co paraliżuje ruch w ich miejscowości. Wszyscy jadący autostradą A4 na przejście graniczne w Korczowej od kilku miesięcy napotykają na taki znak, który oznacza, że kierowcy tirów muszą zjechać z autostrady i na przejście dojechać drogą krajową numer 94. Przeciwko takiemu rozwiązaniu wprowadzonemu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad protestują mieszkańcy Korczowej i okolicznych miejscowości. Tiry uprzykrzają nam w takim stopniu życie, że blokują tą drogę i ciężko jest wyjechać. Mieszkańcy się skarżą do mnie jako do sołtysa wsi, żeby coś w tym kierunku robić. Kursy autobusów są też opóźnione, bo ludzie dojeżdżają do pracy i skarżą się, zaczyna się w środę. W środę, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek to jest taki dzień, że troszeczkę jest najmniejszy ruch. No denerwuje mnie to, że faktycznie jest tutaj multum tych tirów. Jadąc sprzętem rolniczym, rolnicy muszą bardzo uważać. Bardzo często zdarza się, że blokowana jest ta droga. Tiry podjeżdżają pod rondo, ciężko jest przejechać. Ja w tym roku już wymieniałem szybę, bo proszę zwrócić uwagę, że po drugiej stronie mamy nieutwardzoną nawierzchnię, tylko szutrową. I bardzo często strzelają kamyki tak samo. Zresztą z tego co wiem, również autobus szkolny też już w tym roku pozbył się szyby. Jesteśmy zmuszeni z korzystania z tej drogi, żeby dojechać gdziekolwiek, na zakupy. Zresztą o 22 światła są uliczne wyłączane. Przy słabej widoczności, jaka teraz jest, opadach śniegu, nie widzimy nawet tych kierowców. Szczególnie to jest niebezpieczne wieczorem. Wieczorem, kiedy kierowcy wysiadają, no bo wiadomo, no muszą wysiąść, nie mogą cały czas tam siedzieć w kabinach i wtedy są niewidoczni. I to jest duże zagrożenie. Kiedyś jadę, no jedzie z boku drugi, mija mnie samochód, a z tira wysiada kierowca. Reprezentuję szkołę. Tutaj jak widać ta droga jest w sąsiedztwie szkół, które się znajdują w Korczowej, w Młynach. Dzieci uczęszczają codziennie do szkoły albo są dowożone. Ten dojazd i dochodzenie dzieci jest utrudnione. No, stanowią te tiry tutaj i samochody ciężarowe, których natężenie ruchu jest bardzo duże, duże zagrożenie. Mieszkańcy Korczowej pytają, po co wybudowano autostradę, skoro ciężarówki, żeby dojechać do granicy, muszą zjeżdżać na starą drogę. Tiry pokonują tutaj więc trasę wokół Korczowej, mając niedalekiej odległości możliwość poruszania się autostradą. Uważam, że jest to rozwiązanie, które jest o wiele bezpieczniejsze. Do tej pory do tragedii nie doszło i oby jej nie doszło, ale no, lepiej zawczasu myśleć o tych rzeczach. Niektóre dzieci też nawet też chodzą tą drogą, bo to są z rodzicami, ale to różnie może być. Czy przyjedzie tir, zawieje, może wpaść dziecko pod samochód. To jest właśnie cud, że na razie nic się tutaj takiego nie zdarzyło, no ale wiadomo, wszystko jest do czasu. Pod petycją o zmianę organizacji ruchu i skierowanie tirów z powrotem na autostradę podpisało się już ponad 100 mieszkańców. Kolejnym problemem jest brak chodnika, co w sytuacji, kiedy tworzą się tu kolejki tirów, stanowi jeszcze większe zagrożenie dla mieszkańców. Jest to takim pewnego rodzaju absurdem, że samochody ciężarowe jadą przez całą Europę autostradami, a na węźle Korczowa muszą zjechać na drogę krajową, żeby dojechać do przejścia granicznego. Dlaczego taka organizacja ruchu tirów została wprowadzona? O to zapytałam Bartosza Wysockiego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. Tutaj chodzi głównie o to, że po stronie ukraińskiej nie ma jeszcze wybudowanej odpowiedniej infrastruktury. Samochody osobowe mogą być odprawiane przy autostradzie, natomiast samochody ciężarowe no, na tym starym, tak to nazwijmy, starym terminalu. W związku z tym tiry nie mogą wyjeżdżać z tego terminala i przecinać autostrady, ponieważ no, byłoby to bardzo kolizyjne i niebezpieczne, jeżeli chodzi o samochody
samochody osobowe. Stąd właśnie to rozwiązanie, żeby je kierować na tą drogę równoległą do autostrady i z powrotem na węzeł Korczowa. Czy uważa pan, że to rozwiązanie jest bezpieczne dla mieszkańców Korczowej? Na pewno jest to bezpieczne dla wszystkich kierowców, dla mieszkańców. Myślę, że również tutaj kierowcy na pewno stosują się do obowiązujących przepisów drogowych. Jak państwo widzieli, stosowanie się do przepisów, kiedy praktycznie cały pas jezdni zajmuje kolejka tirów, nie jest proste. Jak mówili mi mieszkańcy, czasami są zmuszeni jechać pod prąd, żeby dostać się do swoich domów. O pomoc w rozwiązaniu tego problemu mieszkańcy zwrócili się także do polityków. Na ich apel odpowiedziała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Schmidt-Rodziewicz. Zapoznałam się już ze sprawą, postaram się nią zainteresować panią wojewodę, jak również wystąpię z pismem i z prośbą o interwencję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mam nadzieję, że ten palący problem, który przecież jest związany również nie tylko z przepustowością drogi, ale z bezpieczeństwem mieszkańców miejscowości, uda się jak najszybciej rozwiązać. Czy protest mieszkańców odniesie skutek i kolejki tirów przestaną paraliżować ruch w Korczowej? Będziemy przyglądać się tej sprawie. Dzisiaj to wszystko. Czekam na kolejne sygnały w ważnych dla państwa sprawach. Od jutra na dyżury wracają też studenci z Kliniki Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. W każdy piątek od 18.30 do 19.30 będą czekać na telefony od państwa. A teraz zmiany w przepisach na korzyść pacjenta. Od dziś można wstecznie zgłaszać członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Ma to ograniczyć liczbę przypadków wystawiania rachunków za leczenie osobom nieubezpieczonym. A w grę wchodzi często nawet kilka tysięcy złotych za zabieg czy operację. Od 2013 roku, kiedy NFZ wprowadził tzw. ewidencję ubezpieczonych i komputerowy system EWUŚ, przychodnie i szpitale już przy rejestracji sprawdzają, czy pacjent jest ubezpieczony. Wystarczy wpisanie nazwiska i PESEL-u. Jeśli system nie potwierdza ubezpieczenia, pacjent może wypełnić specjalne oświadczenie, że tak jest. Tylko w tej rzeszowskiej przychodni miesięcznie takich oświadczeń jest nawet 100. Najczęściej są to osoby, które przebywają na zwolnieniach, długoterminowych zwolnieniach. Osoby, które przebywają na urlopie macierzyńskim, kobiety, które przebywają na urlopie macierzyńskim. Również zdarzają się studenci, którzy podjęli pracę, a potem nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia. Do tej pory w każdym przypadku takie oświadczenie było weryfikowane przez NFZ. Sprawdzaliśmy je, jeśli okazało się, że osoba nieprawnie skorzystała ze świadczeń zdrowotnych, wtedy windykowaliśmy niesłusznie zapłacone za tego pacjenta świadczenia. W podkarpackim oddziale NFZ-u wszczęto 800 takich postępowań, a osoby, których dotyczyły, musiały zapłacić za leczenie od kilkuset do nawet 15 tysięcy złotych, choć nierzadko były problemy z wyegzekwowaniem tych pieniędzy. Teraz część takich spraw może zostać umorzona. Zmienione zasady dotyczą osób, które w momencie korzystania z leczenia spełniały kryteria do bycia ubezpieczonym, ale przez niedopatrzenie nie zostały do niego zgłoszone. Chodzi głównie o te osoby, które same nie płacą składki zdrowotnej, ale mają prawo do świadczeń jako członkowie rodziny ubezpieczonego, na przykład niepracująca żona czy uczące się dziecko do 26 roku życia. Zgodnie z nowymi przepisami mogą skorzystać ze wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia. Mają na to 30 dni od dnia skorzystania z leczenia albo 30 dni od poinformowania przez NFZ, że zostało wszczęte wobec nich postępowanie administracyjne. Do 90 dni od dnia wejścia w życie przepisów można w ten sposób, czyli wstecznie, zgłosić do ubezpieczenia w związku z już prowadzonymi przez NFZ sprawami dotyczącymi nieuprawnionego leczenia w latach 2013-2016. Jest to korzystne dla pacjenta, którego my nie obarczamy zapłatą za skorzystanie ze świadczeń, a równocześnie dla nas, bo nie musimy tych należności windykować. Nowe przepisy to także podstawa do umorzenia starych spraw. Dlatego jeśli wiemy o trwającym postępowaniu albo system EWUŚ choć raz dał nam czerwone światło, warto jak najszybciej sprawę wyjaśnić i zdecydować się na wsteczne ubezpieczenie, bo koszty leczenia osób nieubezpieczonych mogą być naprawdę wysokie. Rachunek za operację wyrostka robaczkowego to nawet 3,5 tysiąca złotych, a za operację po złamaniu kości udowej nawet 4,5 tysiąca. Na koniec sport. Siatkarze Asekoresowi mieli w tym sezonie walczyć o Puchar Polski, a nie zagrają nawet w turnieju finałowym. Rzeszowianie we własnej hali niespodziewanie przegrali z Lotosem Gdańsk 2-3.
Lepiej nie mówić. W takich nastrojach z boiska schodzili zawodnicy Assy Koresowi. Byli faworytem ćwierćfinału, ale po 5 setach i ponad 2 godzinach gry to gdańszczanie cieszyli się z awansu do turnieju finałowego. Dla Resowi to koniec marzeń o pucharze. Za szybko, za wcześnie jesteśmy zawiedzeni, jesteśmy rozczarowani, tak jak wszyscy, którzy byli obecni tutaj w hali. Gościem meczu był Jan Such, który 30 lat temu z Resowią wywalczył ostatni dla rzeszowskiej drużyny Puchar Polski. Siatkarze zgotowali kibicom kolejną lekcję cierpliwości. Znowu trzeba czekać. Pierwsze trofeum, które mogliśmy zdobyć, po prostu nie awansowaliśmy do Final Four Pucharu Polski. Stało się, trzeba przeanalizować, ten mecz nie ułożył się po naszej myśli. Goście zagrali bez lidera Mateusza Miki, który jest kontuzjowany, dlatego Wojciech Grzyb tym bardziej cieszył się ze zwycięstwa. Resowia jest potentatem, który posiada kilkunastu światowej klasy zawodników, ale co też trzeba zaznaczyć, powiedzieliśmy sobie, że jeżeli będzie taka szansa, no to trzeba powalczyć o wygranie. W nagrodę powalczą w turnieju finałowym we Wrocławiu. W sobotę półfinał zwycięzcy zagrają następnego dnia o Puchar Polski. Niestety tym razem to święto siatkówki bez Assy Koresowi, która będzie miała czas na dodatkowe treningi. 19 stycznia drużynę czeka mecz w Lidze Mistrzów. Sportowo kończymy aktualności, a już za chwilę Adam Bienias i prognoza pogody, a w niej informacje zarówno dla kierowców, jak i planujących zimowe ferie. Do zobaczenia.